Cześć, witam serdecznie, a dzisiaj Wam pokażę, jakie kostki do gryzienia, rzucia, miętolenia, lizania moje pieski mają u mnie w hodowli. Już prezentuję, używam takie kostki prasowane ze skóry, bez żadnych tutaj wypełniaczy, czyli takich smacznych, luźnych przekąsek. Ma być to kostka, którą on sobie tutaj piesek rozemła, wyliże i porządnie się zmęczy psychicznie przy jej używaniu. Kolejnym rodzajem kostek, który Wam pokażę, to są kostki takie, które mają skład też tutaj kostki rybiej i są owinięte taką kostką z łososia. Uwielbiają ją jako przekąski. Młode szczeniaki takie żują długo, natomiast małym pieskom czy dużym pieskom, ale dorosłym, to wystarczy na raz. Nie za dużo w ten czas takich kostek, ponieważ piesek musi zjeść karmę pełnowartościową, a nie zapchać sobie na cały dzień kostkami. Więc pilnujemy, dozujemy, że najpierw jedzonko, potem takie kostki. Piesek powinien 4 godziny, mówiłem, rzuć, gryź, miętolić. Dlaczego to musi robić? Już Wam mówię. Nasze pieski mają potrzebę instynktu łowieckiego, przygotowują się do polowania. Jak jest kilka piesków czy stado piesków, to nawet ćwiczą. Ja to nazywam w hodowli u mnie gryzione berki. Wszystko jest pod kontrolą, jest to niegroźne dla piesków. I gdy upolują zdobycz u nas w domu, to zdobyczą są właśnie te kostki. W naturze rozrywają, rozszarpują mięso, żyją, żują, liżą. I to wszystko robią za pomocą kostek, nasze udomowione psiaczki. Po pierwsze, piesek spełni swoje tutaj potrzeby naturalne. Drugie, piesek się zmęczy psychicznie. Trzecie, piesek fajnie się przy tym bawi. I po czwarte, takimi kostkami oczyszcza sobie ładnie ząbki. A najlepiej jeszcze żywaczami wołowymi, których tutaj nie mam. Natomiast żywacze wołowe nie za bardzo nadają się do piesków, które mają jasną szatę, ponieważ żywacze wołowe barwią. Na przykład u mnie maltańczyk jest ten czas nie śnieżno-biały, tylko troszeczkę beżowy, ale nie odmawiam mu też żywaczy wołowych. Niech sobie dzieciątko też poje. I na koniec jeszcze raz pokażę Wam moje kosteczki, czyli kosteczki ze skóry, bez żadnych takich wkładów smakowych i kosteczki takie rybie w skórze, tutaj łososia czy śledzia, różne rodzaje są. Dwa rodzaje kostek, żeby piesek zapewnił swoje potrzeby i obojętnie jaka rasa, jaki duży piesek, to trzeba odpowiednio dobrać te kosteczki. Te kosteczki rozmiarowo to są dla małych piesków, dla piesków miniaturowych. Tutaj podam kilka przykładów. Maltańczyk, Shih Tzu, Yorek, nawet Chihuahua. Natomiast nie do większych piesków, choćby taki jak Akita amerykańska, bo by takiego smaczka to chwyciła na raski, połknęła albo mogłaby się nawet zadławić. Więc pamiętajmy, czy Akita, czy Amstaff, większe są kosteczki, większe ścięgna, też fajne są, których teraz tutaj Wam nie pokażę, czy ucho królika, czy ucho dzika. I naprawdę piesek spełnia tym swoje potrzeby naturalne takimi zabawkami. Do zobaczenia, pozdrawiam. No i pamiętajcie, piesek powinien z 4 godziny rzuć, gryź, miętolić, lizać. Gdy będzie miał super fajne smaczki, które pachną naturalnie, to będzie z chęcią zaspokajał swoje potrzeby, a my będziemy mieli fajnego, zrównoważonego, spokojnego, zmęczonego psychicznie w pozytywny sposób pieska, czego Wam wszystkim życzę. Pa, pa, do zobaczenia.